A ze mną jest pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim jednak o liście kibiców widzę, to ja przygotowałem taką zagadkę dla pana prezydenta w 2014 roku. Kto to powiedział, trzymając budzik w ręku? E, mówił o megalomańskich projektach Hanny Zdanowskiej, m.in. o trasie WZ i dwóch stadionach. Przypomina pan sobie? Budzik w ręku. Nie przypominam sobie. E, to, otrzymał pan ten budzik od Dariusza Jęckiego, żeby budzić wyborców, e, żeby poszli do to, głosowania. Że, to, to rzeczywiście nie pamiętam. I mówił pan właśnie o megalomańskich projektach. No to, to jak? Teraz 95 milionów zł tych na e, przeznaczoną rozbudowę? Ale nie, to nie jest megalomania? Ale nie dodał pan redaktor, że również w kampanii wyborczej 4 lata temu mówiłem, że wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte trzeba dokończyć, bo to jest odpowiedzialność każdego samorządowca i każdego polityka, a budowa stadionu jednego jak i drugiego była w fazie kampanii wyborczej zaprojektowana i rozpoczęta. Nasze zobowiązanie i pani prezydent i moje z tej kadencji było takie, że jeden stadion przy Piłsudskiego i drugi stadion przy Aleja Unii będzie będzie wybudowany, a drugi będzie rozbudowany i na ostatniej sesji Rady Miejskiej to zobowiązanie drugie zostało e, zrealizowane. Mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie w wieloletniej prognozie finansowej, żeby jedną trybunę wyposażyć w trzy kolejne, żeby był pełnowartościowy stadion. Panie I, prezydencie, i... dlaczego tak drogo? Wszystkim to y, pytanie chodzi po głowie. Dlaczego tak drogo? Mówiło się, że te koszty do budowania trzech trybun to będzie raptem 60 milionów złotych. Wtedy y, budowa obu stadionów byłaby mniej więcej w kosztach porównywalnych. To znaczy wie pan, jak ja słyszę takie, że mówiło się 60 milionów. Radni Prawa i Sprawiedliwości nawet wyczytali jakąś kwotę z jednej, w jednej z łódzkich gazet. Otóż, żeby racjonalnie i realnie podchodzić do kosztorysów, trzeba zlecić to fachowcom. Jeżeli my zleciliśmy program funkcjonalno-użytkowy, wygrała przetarg firma, która jest fachowa, jest kompetentna i przygotowała dokumenty, z których wynika, że może to kosztować 95 milionów złotych, to my nie wpiszemy do wieloletniej prognozy finansowej 60 mil bo gdybyśmy wpisali 60, ogłosili przetarg i kwota byłaby wyższa, wtedy byłby zarzut, że no nie doszacowali, czy nie racjonalnie, czy nielogicznie do tego podeszli. Mamy taką kwotę, mamy dzisiaj takie realia rynkowe. Przecież nikt nie będzie się oszukiwał, że rynek w branży budowlanej 5 lat temu, 6 lat temu, 4 lata temu był na zupełnie innym poziomie niż czyli jest gdyby, teraz. Czyli gdyby od razu podjąć decyzję o budowie dwóch stadionów, to by było wiele taniej. Wie pan, tylko żeby podejmować decyzję o budowie w określonym czasie, to trzeba mieć na to zabezpieczenie. Zabezpieczone pieniądze. Nie można wybudować czegoś, jak nie ma pieniędzy. My prowadzimy politykę racjonalną, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych i podejmujemy decyzje o inwestycjach wtedy, kiedy na nie mamy pieniądze. A teraz są? Bądź, Jest to 95 bądź, milionów? Bądź wiemy, że te pieniądze możemy zapisać w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli e, pieniądze zostały wpisane do WPF-u, zostały zaakceptowane i przyjęte przez radnych nawet tych malkontentów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy docelowo zagłosowali e, za, e, to znaczy, że te pieniądze są i one są zabezpieczone i dzisiaj kibice e, Łodzi, kibice Łódzkiego Klubu Sportowego mogą być spokojni, bo na ten cel pieniądze w budżecie są zabezpieczone. No to zabezpieczone. Się, sięgnijmy do e, listu kibiców Widzewa. Jakby spojrzeć na same liczby, to rzeczywiście 200 milionów, mniej więcej e, szacunkowo wyjdzie cały stadion Łódzkiego Klubu Sportowego, nieco ponad 100 milionów, no 150 jeżeli liczyć przebudowę układu e, drogowego e, stadion Widzewa. Jest proporcja. Ja panu podam taki prosty przykład. Jeżeli w 2015 Roku została wyremontowana szkoła za 5 milionów złotych. I w 2018 roku została wyremontowana inna szkoła za 7 milionów złotych, a szkoła jest o podobnych gabarytach, to znaczy, że szkoły są nierówno traktowane. Przecież no na zdrowy rozum i na taki chłopski zdrowy rozsądek. Jeżeli mówimy o równym traktowaniu, to mówimy o wybudowaniu infrastruktury na podobnym poziomie. Stadion, na którym gra Łódzki Widzew, został oddany pełnowartościowy obiekt z czterema trybunami w 2016 roku. Takiego stadionu po drugiej stronie miasta nie ma. Równe traktowanie polega na tym, że łódcy podatnicy płacą jednemu i drugiemu klubowi za wynajem tych obiektów. Łódcy podatnicy płacą za to, żeby wybudować jeden i drugi stadion. Wreszcie łódzcy podatnicy zapłacili za to, żeby dla jednego i dla drugiego klubu wybudować bazę treningową. No to jest równe traktowanie, bo gdyby była sytuacja odwrotna, że na Widzew grałby na jednej trybunie, a ŁKS grałby na czterech trybunach, ja nie wiem, co by wtedy Widzew napisał. Nie wiem, jaki byłby wtedy list. Ja traktuję każdą drużynę w naszym mieście tak samo, bardzo podobnie. Po pierwsze, zadowolenie mieszkańców Łodzi. Po drugie, wyniki sportowe. Dobudowa trzech trybun. Zamknie już temat. Już nie będzie tematów infrastruktury. Te trzy stadiony to wszystko, co miasto ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Mówię o trzech stadionach, bo jeszcze przecież jest stadion. Eee, o tak, Małodź. znaczy ja, ja myślę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową w perspektywie czasu, to jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Dlatego, że myśmy z panią prezydent mówili, że. Po tych inwestycjach. Mamy jeszcze w perspektywie czasu inwestycje w bazę lekkoatletyczną i od tego się nie odżegnujemy. I pewnie w przyszłej kadencji do tego wrócimy. Dlatego, że mimo niechęci Ministerstwa Sportu do Łodzi i przyznania dotacji na rozbudowę Rudzkiego Klubu Sportowego, my mamy ambicje, żeby tę bazę zmodernizować. Mamy też ambicje, jeżeli chodzi o Azetę przy ulicy Lumumby. Natomiast na to potrzeba pieniędzy. Jak będą pieniądze i będą konkretne plany, wtedy będziemy realizować te projekty. Porozmawiamy jeszcze o polityce o dziewiątej będzie podpisane porozumienie pomiędzy Platformą Obywatelską SLD, Nowoczesną. PSL również się dołącza. Będzie jeden wielki komitet do wyborów samorządowych. Opozycja aż tak boi się Prawa i Sprawiedliwości? Opozycja pokazuje, że Łódź zmienia się w dobrym kierunku. Łódź się rozwija i to tak naprawdę nie opozycja łódzka, tylko można było powiedzieć koalicja łódzka racjonalnie podchodzi do mieszkańców i racjonalnie podchodzi do wyboru. Ja się bardzo cieszę, że pani prezydent stworzyła taki komitet. Dzisiaj mogę powiedzieć oficjalnie, wczoraj Sojusz Lewicy Demokratycznej podjął decyzję jednogłośnie podjęta została ta decyzja, że włączamy się, czy przyłączamy się do tego wielkiego projektu zmian, kontynuacji zmian w naszym mieście i mam nadzieję, że każdy kolejny rok to będzie tylko odhaczanie, co zrobiliśmy, a perspektywa będzie taka, że łodzianie będą mieli stabilny przedstawicieli w łódzkim samorządzie, którzy zmieniają Łódź, bo to jest najważniejsze. Panie prezydencie, ale na poważnie. Czy na przykład SLD nie boi się po prostu słabego wyniku i dlatego podczepia się pod komitet prezydent Harny Danowski? SLD nigdy niczego się nie bało i nigdy niczego bać się no, nie będzie. Po ostatnich wyborach jednak parlamentarnych jest taka obawa, że jednak nie pan, ten wynik mógłby być Po słabszy. ostatnich wyborach parlamentarnych słyszałem takie opinie, że SLD to jest polityczny trup. A dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej według każdego badania od początku roku jest trzecią siłą polityczną mimo tego, że jest poza parlamentem. Tylko my dzisiaj pokazujemy pewną mądrość. Chowamy szyldy polityczne po to, żeby łodzianie mogli zagłosować na swoich przedstawicieli realnych samorządowców, którzy realnie każdego dnia ciężko pracują na rzecz łodzian i na rzecz rozwoju naszego miasta, a yy, nie chcemy tutaj mieć yy, PiSu, BiS w kraju, awantury, chucpy, jakiejś zadymy politycznej. My chcemy po prostu spokojnie realizować swoje projekty. Ja chcę się z panem spierać, Chce się spierać z kibicami, jaki jeszcze stadion wybudujemy, kiedy ten stadion wybudujemy. No, przecież rządził tu PiS i był taki pan, który nazywał się Tomaszewski, kiedyś wiceprezydentem, który dzisiaj często opowiadał o różnych rzeczach, tylko był tym wiceprezydentem przez 8 lat i żadnego stadionu dla łodzi nie zbudował. nawet nie miał takich planów, bo nie wiedział, jak się do tego zabrać. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem był pierwszy wiceprezydent łodzi Tomasz Tela. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.